Co się patrzysz? Co jest ksiądz taki agresywny? A jak wyrażą tą złość? No nie wiem, można lepiej ją wyrazić, tą złość. Na przykład, no... Co się patrzysz? No nie wiem, ukierunkować, ale do kogo ksiądz ją adresuje w ogóle? Nie. Księży Stanisławie, no. Nie wiem, do co. Do wszystkich, do świata? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dzień dobry, szczęść Boże, witajcie. Kolejny odcineczek naszego programu Betania, albo jak kto inny uważa, Bretania na kwarantannie. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj słuchajcie i przez najbliższe 2-3 odcineczki na pewno współpraca tutaj z kanałem Wyrwani z Niewoli, z częścią bardziej owłosioną tego, połowy tego kanału. Tak jest. Ten Piotrek Zalewski się kłania, już był u nas i tak dalej. Kłaniam się niziutko. Wiadomo, o co chodzi. I dzisiaj właśnie z Piotrkiem mamy zamiar pogadać sobie o tym, co wam zaprezentowałem na początku. Tak, czyli... Bo moja głowa na to wskazuje. No tak. To jest skutki kwarantanny, kurde, niestety, i braku fryzjerów. Ksiądz Stanisław wygląda bardziej agresywnie ode mnie na pewno. Nie? Taki dresik, ja tu jakiś taki sweterek, nie wiadomo jaki, nie? Więc no. Łysebanie. Dobra, no jak to ze złością jest? Czym jest taka złość? W ogóle czym jest złość, co nie? No właśnie, no czymś bardzo naturalnym, czymś, co przeżywa każdy i w przeróżnych okolicznościach, tylko... To nie jest złe? To nie jest... Myślę, że złe jest, może być korzystanie z tej emocji, tak? Czyli, nie wiem, no zachowanie pod wpływem. A bo to jest złości. Emocja, tak? Ta. Złość emocją. Złość emocja. A, no, no, no właśnie, sama agresja, jak powiedzi w ogóle ksiądz Grzywosz, właśnie on to nazywa nie tylko złością, ale przede wszystkim on uczucie agresji, on celowo może no. Tak nazywa, agresywność pewna, która jest w nas, ona może być zła, ona może, bo jak nóż analogicznie, jako narzędzie, może jest ostrym narzędziem, może przecinać, może zabijać, ale może też służyć bardzo. Tak, kroimy chleb, no jest niezbędnym elementem kuchni i każdej gospodyni. Nóż. No tak. No, bez noża byłaby lipa, jednym słowem. A więc emocja agresywności bądź złości, jak to woli nazywać, jest no niesamowitą emocją. Bardzo ważną, przeżywamy ją od najwcześniejszego dzieciństwa. Kiedy, od samego początku. Kiedy jesteśmy w tym pampersie, jako malutkie dziecko, niemowlak, komunikujemy poprzez to, bo nie potrafimy jeszcze zwerbalizować naszych uczuć, myśli, tego, co mamy, i drzemy się. Zmysł tak? dotyku, że kurde, tak. coś pielucha pełna. Dokładnie. A więc w taki tylko sposób, to taka, można powiedzieć, taka archaiczna emocja, jedna z pierwszych, komunikujemy, kurczę, przeszkadza mi, mamo. Przewinnie, tak? Albo mamo, jestem głodny, daj mi cyca. No, a że dzieciak nie będzie mówił, że mamo, komunikuję ci, że mam potrzebę zmiany pampersa. Tak. Bardzo proszę, wykonaj to z racji na odpowiedzialność, jaką wzięłaś na siebie przez macierzyństwo. Dokładnie. Dzieciak tego nie powie, tylko będzie się dar. Dokładnie. A i tyle. No. I mówi tym samym, no właśnie, a powinien powiedzieć, no tak jak ksiądz Staszek to powiedział, i na końcu, bo trochę mnie to złości, mamo, bo jest mi niewygodnie. I stąd... Tak, bo lepsza pieluszka, tak. bez kubki w środku. Tak, ale najgorsze jest to, że jeżeli takie reakcje nam się utrwalają w dorosłości. No tak. No, że często są reakcje nieadekwatne do sytuacji. I często mamy naprawdę wczesno dziecięce reakcje na sytuację, która powinna, jak my jako dorośli dojrzali ludzie, powinniśmy z założenia przeżywać ją w sposób bardziej dojrzały, tak? I się okazuje, że 30-latek wtedy reaguje jak zakapryszony 7-latek, który uważa, że ma rację. Dokładnie, no. I kontynuując myśl, że towarzyszy nam przez całe życie ta emocja, w późniejszych latach jesteśmy już w dzieciństwie, takim dzieciństwie, gdzie już wchodzimy po prostu w relacje pierwsze, w szkolne, jesteśmy i tak samo się złościmy. Pewne rzeczy nam się nie podobają, nie wiem, rówieśnik coś powie do nas krzywdzącego, rówieśnik w jakiś sposób nas nie zaakceptuje, rodzi się w nas złość. W różnych sytuacjach, kiedy rodzic nawet, taki przykład może, przypomina mi się jedna dziewczynka mi powiedziała, dziewczynka, bo to było dziewczyna z podstawówki, powiedziała, strasznie się zawiodła na tacie, kiedy obiecał jej jedną rzecz i nie zrealizował następnego dnia. Ona poczuła straszną złość do niego i powiedziała mu to. Ale zrobiła to tak trochę nieadekwatnie, ale dziecko ma jednak prawo to zrobić, tak?
Powiedziała mu, tato, obiecałeś mi, że pojedziemy tam i tam, nie? A ojciec ją skrzyczał, nie masz prawa tak do mnie mówić, nie masz prawa tak się złościć, nie? No i ona gdzieś tam się zamknęła w sobie i gdzieś z takim przekonaniem, ja nie mam prawa tak mówić do ojca. No, zrobiłaś to trochę nieumiejętnie, mówię jej, ale ty miałaś prawo na te uczucia, tak? Ojciec, który niemądrze się trochę zachował. Już zachował się nieumiejętnie. Nieumiejętnie, tak? Nawet można powiedzieć niemądrze i trochę zachował się głupio, bo prawdopodobnie utrwalił w niej, nie masz prawa się złościć. A jej emocja była bardzo adekwatna do sytuacji. Trochę pewnie zareagował, tak jak sam został wychowany i sam się doświadczył, bo tak się przekłada. Dlatego, to jest inna sprawa. Dlatego my trochę dzisiaj o złości sobie pogadamy w różnym stopniu, aby właśnie pokazać wam, że ta złość, tak jak Piotrek powiedział, ona pojawia się od samego początku. Złość, ta emocja, ona jest taka pierwotna, podstawowa w nas i warto przy emocjach też wiedzieć, że skoro one są podstawowe, to one nie podlegają osądowi moralnemu. To jest tak z kwestii teologii i duchowości. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi bardzo konkretnie o tym, że emocje są obojętnie moralnie, czyli nie ma podziału na emocje, które są dobre i które są złe. Nie patrzymy na emocje jako te, które są właśnie negatywne i pozytywne. Patrzymy na emocje, które są dla nas przyjemne i nieprzyjemne. Przyjemne i trudne. Przyjemne i wymagające. I w tej perspektywie możemy tak naprawdę właśnie patrzeć na to, co przeżywamy, a w teologii moralnej będziemy tak naprawdę tą odpowiedzialność moralną danemu czynowi robić na podstawie też emocji, ale na takiej zasadzie, że nie emocja jest grzechem, ale konkretny czyn i zachowanie, które ta emocja może spowodować. Czyli załóżmy, wracając na chwilę do tego ojca i dziecka, złość dziecka na ojca i ojca na dziecko nie będzie grzechem. Ale o ile w kwestii odpowiedzialności moralnej ta dziewczynka nie ponosi, bo w tej sytuacji tak naprawdę, no właśnie, ma taki wiek, powiedzmy, dojrzałości, a taki, a nie inny, ale u ojca już tak naprawdę w perspektywie moralnej takie zachowanie wobec swojego dziecka można byłoby zobaczyć właśnie ze względu też tak jakby na odpowiedzialność moralną czynu, który jest zły, bo godzi w, tak naprawdę w to podstawowe doświadczenie, w podstawową zasadę miłości do swojego dziecka, ojca, co nie? Co innego jest zwrócić konstruktywnie uwagę, postawić granicę, bo ze złością też się granice wiążą, jakby nie patrzeć. I tak naprawdę pokazać, że przestrzegam granicy i załóżmy, no córko, nie tak rozmawiajmy, co nie? Inaczej, a nie, że przekrzykiwać siebie i tak dalej. No, tu można się zastanawiać i tu na konkretnych przypadkach tak naprawdę zachowań poszczególnych osób i tego, co z sobą reprezentują, jaki mają poziom wejścia w siebie, dojrzałości chrześcijańskiej, jakiejś dojrzałości emocjonalnej, duchowości i tak dalej, można rozwiązywać. Ale wracamy z tego długiego wywodu. Emocje same w sobie są obojętnie moralnie. To, że ja się złoszczę, to, że mam gniew, to, że chcę kogoś zabić. Mam ten gniew taki w sobie, który już ten. I teraz tak, to jest obojętnie, ale jak pójdę i kogoś zarżnę nożem, to jest lipa. Ale sama emocja, która się we mnie pojawia, jeszcze grzechem nie jest. I takie coś, że emocje nam po prostu wypadają, stracimy nad nimi kontrolę, może wynikać, że my nie jesteśmy z nimi w kontakcie. Nie jesteśmy z nimi w kontakcie, nie mamy kontaktu z tymi emocjami. Gdzieś możliwe, że i te emocje zepchnęliśmy, bo może tak jak w przypadku tej dziewczynki, tak już trzymając się tego przykładu, mądry ojciec powinien właśnie zrobić, nie powinnaś w taki sposób, droga córko, reagować, ale miałaś prawo do swojej reakcji, ponieważ obiecałem ci. I mądry ojciec powie, przepraszam cię, droga córko, bo obiecałem ci i powinienem to zrobić, tak? I wtedy córka zostaje z takim przekonaniem, kurczę, ktoś usłyszał to, co czuję, co przeżywam. Moje emocje są funkcjonalne, tak? Są ważne. Są dla ważne. Kogoś, dla kogoś, się zauważa. Szczególnie dla rodzica. A w przypadku, kiedy ojciec zareagował odwrotnie, może być taki scenariusz, że ta dziewczynka w tym momencie unieważni swoje emocje, unieważni w tym samym siebie i nie zaakceptuje. Aha, moja złość jest zła. I może to spowodować, tak jak u wielu dorosłych już kobiet, które miały podobne doświadczenie, że trwale tłumiły swoje emocje, a wielu terapeutów mówi o tym, że definicją depresji, jedna z definicji depresji to jest trwale tłumiona złość. Że inaczej, depresja to jest trwale tłumiona złość, czyli nagromadziło się tyle złości w tym człowieku, który zachorował konsekwencje na depresję,
Tyle złości, tyle tam pokładów on sobie nie pozwalał, bo musiałam być grzeszną dziewczynką, bo nie, dziewczynki nie mają prawa do złości, na przykład a propos kobiety, tak? Ale też tak samo z chłopakiem, nie? Chłopak, który, nie wiem, ma dużo frustracji w sobie i on ciągle jest nieakceptacja, bo, to nie chrześcijańskie bo się musisz złościć. Musisz być tak? mężczyzną, tak. Musisz być lepszy, musisz inaczej reagować. Mhm. Nie możesz sobie na to pozwolić. To rzeczywiście to jest takie, że potem tak naprawdę, zobaczmy, cały czas podkreślamy a propos emocji ten wiek, z jednej strony ten wiek dorastania, ale to się zaczyna tak naprawdę już w okresie prenatalnym, co nie? I całego tak jakby dojrzewania człowieka i tymi emocjami, bo to potem skutkuje na ten czas, kiedy my już w pełni odpowiadamy za siebie, bierzemy tak naprawdę też i role społeczne i tak dalej wymagają na nas zupełnie innej sytuacji i wtedy to wszystko, czego doświadczyliśmy, to wychodzi. I teraz ważne jest, bo może jak tego słuchasz, bo to też ważne jest, że właśnie że, nie wiem, może masz jak ta dziewczynka i ten ojciec z opowieści, może masz tak, że nie potrafisz tych emocji wypowiadać i w ogóle dla ciebie ten świat jest obcy, a masz, nie wiem, 32 lata i w ogóle, kurde, stracony jestem i w ogóle nic nie robię, nie wiem, nie zakładam rodziny albo zostawiam rodzinę, bo nie chcę jej skrzywdzić. Nie, nad tym da się pracować. To tak jak ze wszystkim. Im bardziej tak naprawdę sobie właśnie będziemy mieli ten wgląd siebie i będziemy patrzeć na siebie nie na zasadzie tak właśnie, że nie wiem, taki jestem i taki będę, bo taki mnie Pan Bóg stworzył. Tak. Słuchaj, Pan Bóg Cię stworzył, ale my cały czas dążymy do ideału, dążymy do tego, aby tak jak Święty Paweł mówił, tak, że żyję ja, ale już nie ja, bo żyje we mnie Chrystus. Chrystus, tak jak jest wiele fajnych opracowań, on był bardzo pod względem psychologicznym bardzo spójną osobą i też wypowiadał swoje emocje, też je okazywał i nawet jak o złości, co nie, jak przeskoczymy trochę w inny jeszcze nurt, to zobaczcie, jest ten fragment w Ewangelii, kiedy Jezus bardzo konkretnie okazuje tą złość, co nie, to jest w świątyni. Ta. Nie pamiętam tylko, to właśnie zapomniałem sprawdzić, ale w którejś Ewangelii, mi się wydaje, że w Jana albo w Łukasza, ale pewnie mogę się mylić, więc pewnie w Marku albo Mateuszu jeszcze dopowiem, żeby potem nie było, że a, ksiądz nie wiedział, kurde, w której Ewangelii, tu o, ksiądz źle powiedział, to wszystko, co mówimy, to jest złe, co nie? Tak. W którejś Ewangelii jest napisane, że Jezus sobie usiadł i splótł ten bicz ze sznurków. Tak. Więc kurczę, żeby spleść bicz ze sznurków, trzeba sobie posiedzieć. Tak naprawdę patrzcie, tą tak jakby złość Jezus sobie tak jakby cały czas miał i potem ją okazał. Co nie? I tylko z tej sytuacji Jezusa też ważne jest pokazanie tego, że Jezus to zrobił bardzo konkretnie, bo mu zależało na tych ludziach, na Bogu i na powrocie do tego, czym była świątynia. To bardzo fajnie. No to właśnie. I tu się to jest taki przykład wspaniały tego, do czego służy złość, tak? Jak złość służy do tego, kiedy są przekraczane jakieś granice. Nie wiem, moje wartości, kiedy widzę, że coś zagraża tak samo, złość jest konkretnym narzędziem do tego, by bronić tego, tych moich wartości, moich granic. Tak. A biorąc pod uwagę, że Jezus Chrystus był Synem Bożym i to był dom Jego Ojca, który zamienili, tylko też tak jakby, jak weźmiemy, to wiecie, świątynia, to nie był ten, jak ktoś tam sobie lepiej zna budowę świątyni jerozolimskiej, to nie było to miejsce święty świętych, to nie było to miejsce, ten plac tylko dla Żydów, tylko to było w tym przedsionku, gdzie właśnie byli bankierzy, gdzie tutaj krówkę się kupowało, tutaj baranka na ofiarę, to był taki handelek właśnie przy świątyni, w ramach świątyni, co nie? No i dla Jezusa bardzo mocno to się nie podobało, bo to było miejsce przeznaczone dla tych, którzy też nie byli Żydami, a mogli tam wejść. I tam tak jakby właśnie też pomodlić, co nie? Nie będąc Żydem, mogli odkryć Boga jedynego, a taki był w sumie też cel narodu izraelskiego, że on miał pokazać Boga jedynego, jak to, że tam wiele bogów, tylko że właśnie, że sam nie politeizm, tylko właśnie monoteizm, co nie? Że jest jeden Bóg i to było zadanie narodu wybranego, więc Jezus widząc, że oni tego nie robią, że się wziął i zazłościł. Ale robię to też, że to jest dla mnie takie właśnie też ciekawe, że właśnie, że nie to, że kurczę i robię, tylko że tam właśnie, że on poskręcał, pomyślał, w sensie tak sobie to poprzerabiał i tak dalej i wziął, powyganiał, co nie? Tam nie pobił, tylko powyganiał, to jest różnica. Rozgonił towarzystwo, okazując bardzo konkretnie właśnie tą swoją złość, że to nie jest to miejsce. To jest naprawdę wielka wartość dla mnie, to jest dom mojego ojca. Wypad, bo tu jest inaczej, to inaczej ma funkcjonować. Dokładnie. No i jak ktoś przekracza gdzieś nasze granice, czy doświadczamy chociażby sytuacji, kiedy niewinną osobę na ulicy ktoś w jakiś sposób
atakuje, tak, w różny sposób, czyli nawet fizyczny, to naturalne jest to, że może pojawić się we mnie ta złość, tak, że och, jeżeli mam trochę empatii w sobie, ona jest krzywdzona, więc ta emocja złości zaprasza mnie do konkretnej reakcji, tak, żeby stanąć w obronie tej osoby, tak. Jeśli ktoś przekracza moje granice w jakiś sposób, to też jestem, dostaję konkretny sygnał od mojego ciała, bo emocje wszystkie są też w ciele, dostaję informację, broń siebie, tak? Broń swoich wartości. To nie jest moje. Ktoś mi próbuje wcisnąć jakieś przekonanie, które nie jest moje, ale ja jestem zaproszony jako dojrzały człowiek, jako ten świadomy i pracujący nad sobą, że ja to robię z klasą, tak? Ja to robię w sposób taki, że no właśnie nie robię tego tak, że nie wiem, od razu skaczę do bicia na przykład, tylko mówię to stop, nie pozwalam ci przekraczać moich granic, nie? Nie wciskaj mi tego, nie manipuluj mną, bo widzę, że próbujesz mną manipulować, tak? Nie pozwalam. Nawet mogę podnieść głos, tak? Ale finalnie dochodzę do tego, że zostawiam jakiś konkretny wniosek, tak? Że dlaczego to zrobiłem, tłumaczę, pokazuję, nie zostawiam, że wybucham agresywnie, nawet jeśli mi się zdarzy, ale jednak daję osobie takie poczucie, zrobiłem to dlatego, bo naprawdę naruszyłeś moje granice. I to mnie bardzo zabolało. Ale jeżeli przesadziłem nawet, bardzo Cię przepraszam. Nie? Nie powinienem tak zrobić. Nie? Nie powinienem w taki sposób, nie wiem, bo jak mi wyjdzie, bo Ty tak i nie tak i zacznę Cię krytykować i tak naruszać też, robić w bardzo podobny sposób, jak osoba mi naruszyła granicę. Nie? I mogę to zrobić, bo jestem człowiekiem. Ale wtedy jakoś się reflektuję i no właśnie, no, czy jestem w stanie, czy umiem tak robić. No i do tego jesteśmy zapraszani, tak? Reagujemy różnie, czasami w sposób nawet niedojrzały, ale czy finalnie się jakoś naprawiam, czy jestem zdolny do tego, by nie wiem, by przeprosić tego, którego potraktowałem pod wpływem afektu, tak? No, bo tu no. Tak jakby też dochodzimy, tutaj zaznaczyłeś, że tak jakby złość też się pokazuje wtedy, kiedy ktoś narusza moją granicę, co nie? Tak. Na przykład granicę bezpieczeństwa, co nie? Ktoś podchodzi i masz problem, co nie? Tak, tak. Że nie mam problemu i niestety masz problem, co nie? I tak jakby to jest naruszenie mojej granicy bezpieczeństwa, mojej granicy intymności i tak dalej. I w tym momencie właśnie złość tak naprawdę jest taką emocją ratującą nas. Tak. Bo ktoś narusza moją granicę, to jest moje życie. Największą wartością w życiu moralnym człowieka jest życie jego, życie drugiej osoby. Ale no trochę tak jakby też tutaj trzeba spojrzeć na to, najważniejszym darem, jaki my mamy, jest nasze życie. I jesteśmy właśnie zaproszeni do tego, żeby to życie realizować, dbać o nie i tak naprawdę troszczyć się właśnie o moje życie i o życie moich bliskich i tak dalej. Te kręgi tam się zataczają. Więc jak ktoś narusza moje życie, moją granicę prywatności, moją granicę bezpieczeństwa, no to ta złość tak naprawdę powoduje to, że ja mogę właśnie w odpowiedni sposób zareagować, walcząc o moją prywatność, o moje życie, o moją granicę bezpieczeństwa. Dokładnie, więc naprawdę ze złości, jak tutaj powiedziałeś, księże, naprawdę można fajnie, umiejętnie korzystać. No właśnie, tylko trzeba też ją poczuć w sobie, nie? Rozpoznać ją, nie uciekać. Tak jak mówiliśmy o lęku. Tak samo jak przed lękiem uciekamy, go wzmacniamy. I paradoksalnie, jeżeli przed złością, którą mamy w sobie, uciekamy, tłumimy, nie chcemy mieć kontaktu, to ją wzmacniamy i stajemy się bierno-agresywni. Czyli nie bezpośrednio, tak jakby się powiedziało. Są osoby bardzo miłe, tak? Bardzo miłe, ale oni stosują tak jakby troszeczkę niezauważalną agresję. Przykłady. Nie wiem, człowiek się złości na swojego pracodawcę, tak? Bardzo się złości, ale do niego miły jest oczywiście, no mu panie szefie, oczywiście zrobię, wszystko zrobię, ale gdzieś tam pod spodem go okrada, tak? I robi, i on co robi? No on tak. Ma do niego złość, on ją wyraża, ale sposób tak, ale sposób też niekorzystny dla siebie, bo obciąża tym samym swoje sumienie, jeżeli jest wierzący, wrażliwy, tak? Bo potem musi, o kurde, okradłem go, nie? A mogłem zrobić to konstruktywnie, zrobić to tak, panie szefie, no, ale wiadomo, to się może z ryzykiem, że no, bo boisz się swojej agresywności i że nie masz z nią kontaktu i myślisz sobie, że ta agresywność wyjdzie ci spoza kontroli i już scenariusze podpowiadają w głowie, że gdy powiem, zakomunikuję mojemu szefowi, że się po prostu zezłościłem na niego, to on od razu mnie zwolni. No. A znam przykład jednej dziewczyny, która pod wpływem terapii, gdzie była, jak sama mówi, mobbingowana przez swojego szefa, zdecydowała się na to, by powiedzieć szefowi, o dziwo przyjął to bardzo dobrze. I powiedział, ty, Kaśka, już tam, nie, ona nie Kaśka, ale nie, Kaśka, czemu mi tego wcześniej nie powiedziałaś, że to ci przeszkadza? Ona zdziwiona, kurczę, wystarczyło powiedzieć, nazwać, że to mi przeszkadza. To jest tak, bo my często tak jakby przybieramy takie wyobrażenia, że jak coś powiem, to ktoś zareaguje tak i tak. Tak, tak. No. Potrzeba takiego rozsądku i zestawienia, czy
Czy rzeczywiście ktoś tak zareagował? A dlaczego? No, co nie? No, ale no skąd to wynika? Bo my sami pielęgnujemy i nie mamy właśnie kontaktu z tą emocją. I gdy nie mamy, tracimy, gdy ją tłumimy gdzieś tam, nie chcę o tym myśleć. Ona się staje tak jak nieoswojone zwierzę. Nieoswojone zwierzę staje się agresywne, jest niebezpieczne. Ono jest nieoswojone, nie? Tam wrzeszczy, gdzieś tam widziałem, w zoo byłem, jakieś tam nieoswojone zwierzę gdzieś tam podchodzi do, czasami do klatki, nie? I okazało się, skąd jest nieoswojone. Rzuca czymś takim nie? bardzo, co tam wychodzi z tej pieluchy, co nie, przez te kratki. Nie, bo w zoo są też oswojone zwierzęta, nie? Ale ten gość, który tam podchodził, gdy byłem w tym zoo, mówi, że te zwierzę jest bardzo nieoswojone. W ogóle mnie dotykamy, bo jest takie groźne, agresywne. Ale z kolei sobie myślę, że gdyby jakiś treser był taki, który podchodzi do tego zwierzęcia i w jakiś takimi swoimi technikami oswoi te zwierzę, to one by mogły być przyjaznym zwierzęciem tak naprawdę, nie? Paradoksalnie, nie? Wiadomo, dzikie zwierzęta są, latają, nie wiem, jakieś dzikie psy. Dzikie koty. No, czy dzikie koty, tak? Ja mam swoją drogą kota. A ja mam znajomego księdza, który ma dzikie koty. No, straszne są. Ciekawe. Straszne są dzikie koty, naprawdę. Nie widziałeś czy nie, Przemek? Nie widziałeś. No dobra, no dobra, żeby nie uciec z tą myślą, no właśnie, nieoswojone zwierzę może być groźne, kiedy jest nieoswojone. Ale kiedy już oswoimy, są ludzie, którzy naprawdę mają potężnego psa, takiego groźnego, który, no nie wiem, kipi tą złością, tak, agresją, ale jest oswojony, potulny, ogarnięty, tak. On nauczył się, i tak samo analogicznie z tą naszą złością, kiedy z emocjami trudnymi, które pielęgnujemy w sobie, nie mamy z nimi kontaktu, one nam wychodzą spod kontroli w niektórych sytuacjach, tak, czyli jesteśmy albo bierno-agresywni, czyli pod spodem, nie wprost, ale jesteśmy agresywni wobec, tak jak w przypadku tej kradzieży, wobec naszego pracodawcy. Czy, nie wiem, żona ma dużo złości do swojego męża i może objawiać się to niechęcią, na przykład nie chce z nim współżyć. I ona nie jest agresywna, ona jest miłą, potulną żoną. Ale ona każe, złości się na niego poprzez to, a nie dam ci swojego ciała, nie? Nie chce z tobą współżyć, nie? On wkurzony myśli, co jest grane, bo on ją dominuje, nie daje jej przestrzeni jakiejś, ciągle po prostu, a ona nienauczona, być może jej emocje złości nie były nigdy przyjęte, zaakceptowane przez może ojca i ona nie potrafi jej wyrazić i wyraża ją w taki sposób. A nie dam ci swojego ciała, nie? Nie dam ci swojego ciała. On chodzi też... I dlatego idealny sposób na to jest nauczyć się właśnie wyrażać swoją złość. Ale na początku trzeba ją poczuć. I czasami na terapii, mówię to z perspektywy właśnie osoby, która też chodziła na terapię i zaczyna też prowadzić terapię, że odreagowanie złości na przykład w taki trochę no, nieumiejętny sposób na początku, ale w bezpiecznych warunkach na terapii, czyli nawet z użyciem wulgaryzmu, wyrzuceniem tego z siebie, ale w bezpiecznych warunkach po to, abym mógł to, co mi się już po prostu przelewa, w bezpiecznych warunkach wyrzucić, by powolutku się uczyć się wyrażać w sposób konstruktywny. Nie tak jak ksiądz Stanisław na początku, nie, że tu się rzuca, kurczę. On tak jeszcze ma, no, uczy się cały czas tego, nie? Ale jeszcze mam trochę. No jeszcze ma tak trochę. No ja też, no, przyznam szczerze. Ja czasami jestem bierno agresywny. A nie, ja jestem potulny, w ogóle nie mam takiego emocji. Ale swoją drogą jestem, wiesz, że jestem tak odkryłem, że jestem trochę taki bierno agresywny. Też nie potrafię wprost wyrażać, nie? I się łapię na tym, że czasami robię to w sposób może nie taki, jakiś taki drastyczny, te emocje wyrażam, tylko w sposób inny taki, nie? Że coś tam zdarzy mi się obgadać kogoś, no za plecami, no, przyznam, taki coming out, tak? Naprawdę, zdarzy. Nie jestem idealny, zdarzy mi się obgadać kogoś. I tak wyrażam złość, a mógłbym zrobić to konstruktywnie, zadzwonić do tej osoby, pogadać z nią, słuchaj, przeszkadza mi to w tobie, nie? Choć uczę się, staram się i coraz lepiej mi to wychodzi, ale czasami naprawdę na stare mechanizmy wypadają. Ja na przykład reaguję sarkazmem bardzo często w okazywaniu złości, takiej biernej. Co nie? Że tak jakby sarkastycznie, tak jakby kogoś przedstawiam i tak dalej. Bo różne są tak jakby sposoby. Uwaga, kolejny coming out, też obgaduję. I teraz taki ten świstak, co jest taki ty, co nie? No bo no, też się uczę tak jakby z tym funkcjonować, na ile tak naprawdę to, o coś mówi, to jest w trosce o daną osobę, na ile po prostu chce się wypowiedzieć, a na ile to jest zwykłe obgadywanie. Dokładnie. Bo to tak jakby trzeba zestawić bardzo mocno. Bardzo mocno i dążyć do tego, żeby to, co tak naprawdę chcę wypowiedzieć o drugiej osobie, aby też przepowiedzieć inaczej, wyobrazić sobie, że rzeczywiście jakby ta osoba tu była, że ja jestem też w stanie jej to powiedzieć, bo jeśli nie jestem w stanie jej powiedzieć, to jest już proste obgadywanie, ale to tylko jedna z takich jakby teorii. To w każdym razie, no właśnie, to zachowanie bierno-agresywne gdzieś tam w nas może być, złość może jak w czasie tego gadania różne sytuacje w tobie pokazały tobie, kurczę, mam tak samo, w sensie, że o, to chyba też tak się zachowuję, też tak mam.
to jest nic złego. To znaczy, że Dokładnie. dobrze reagujesz, że masz złość w sobie. Dokładnie. I przez I całe warto, życie. Tak, i warto zobaczyć tak naprawdę, że przez całe życie tej złości doświadczałaś, reagowałaś może różnie, bo jeden po prostu szedł i tam w tubę dawał, kurde, tam jakiegoś słabszego w klasie i dostawał, no, żeby nie powiedzieć jakoś tam brzydko, i dostawał po tyłku, a druga osoba właśnie cały czas tłumiła w sobie i teraz ma problem z okazywaniem tej złości i reaguje bierno, agresywnie, a jeszcze najgorzej, jak wobec siebie samej, co nie? I ta autoagresja też się pojawia, co Dokładnie, nie? dokładnie. Bo o to jest też. Niestety, to jest plaga też bardzo dużo wielu młodych ludzi, co nie? Którzy te zachowania autoagresywne, tak naprawdę wołające w podtekście bardzo mocno, zwróciłem mi uwagę, jestem tu, mam swoje emocje, zauważ mnie, tak. do rodzica, do najbliższych, a ona nie potrafi tego i robi właśnie zachowania autoagresywne i leci, co nie? A więc emocja złości jest tak silną energią, która musi być, musi mieć ujście swoje. Jeśli nie ma swojego ujścia, jeśli nie jest przyjęta właśnie w dzieciństwie przez naszych rodziców, to może skutkować tym, że nie będziemy potrafili jej w konstruktywny sposób przeżywać i albo będziemy przeżywać, tak jak tutaj powiedziałeś, autoagresywnie, czyli kieruję w sobie tę złość, czyli autoagresywnie, albo będę nadmiernie wyrażał tą złość, tak, że będę zachowywał dla innych agresywnie, albo stanę się bierno-agresywny, czyli będę tłumił, ale ta agresja i tak gdzieś i tak będzie będę uchodziła na innych. Tylko w różnych kierunkach, tak? Więc musimy mieć taką świadomość, że ona jest ta złość. Nawet jeżeli nie chcemy o niej myśleć, ona będzie. I jak zrobić, żeby to było zdrowe? No właśnie uczyć się w bezpiecznych warunkach ją wyrażać. Na początku może być trudne, jak ze wszystkim. Ze wszystkim w naszym życiu. Trudno na początku, kiedy idziemy pierwszy raz na siłownię, kiedy się zaniedbaliśmy, jak ksiądz Stanisław, który masz trochę brzuszka, którego nie widać. Jakby on zaczął robić brzuszki na początku. No, jakbyś robił brzuszki na początku, to miał straszne zakwasy. Może by się demotywował, że to mu nie wychodzi za bardzo. No bo gdzie jest tak takim... będzie dzisiaj wieczorem, tak. Będzie się demotywował. Z takim miałem kiedyś zrobiłem 150 pompek. Nigdy nie będę miał takiego kaloryferu jak Piotrek, tak? Nigdy nie będę Nigdy. Miał takiego bicepsu. No, a gdyby ćwiczył, gdyby się zmobilizował i tak, kurczę, sumiennie podchodził do tego, on by w końcu doszedł do mojego poziomu. I patrzcie, tu nie chodzi teraz o to, że no i kurde, kiedyś, no, żebym to zrobił i tak dalej i mija 5 lat, o, żebym 5 lat temu zaczął, mija 10 lat, o, żebym 10 lat temu zaczął. Nie o to chodzi, tylko ja już wiem, też dostałem takie słowo konkretne, motywujące, aby się za siebie wziąć i konkretny plan, który będę weryfikował, też już wejdzie, co nie? Więc mam nadzieję, że jak za 4 miesiące, nie daj Boże, będziemy dalej coś nagrywać, to że ja będę już bardziej... Będzie no, inny, no. Chudszy, no. I włosy mi odrosną. Dokładnie. I to a propos tej mobilizacji, że złość można właśnie wykorzystać w sposób twórczy, no. Taka sportowa złość, czyli ja w pewnym momencie... Orzesz! No, jestem wkurzony na to, że mam taki brzuch... Co, ja nie... No? Co, ja nie rzucę, no. Trzymaj! Ja nie zrzucę i od razu... Nie użalam się na sobą, ojejku, jaki ja mam po prostu brzuszek, coś tam, nie wiem, nadwagę, cokolwiek innego, jest to jakoś nieumiejętność no. szeroko pojętą, tylko ja biorę sprawy w swoje ręce. To jest ten czas. I z tej złości. Takie, jak Rocky Balboa. Dokładnie. I wiecie. Tak się wkurzam i zaczynam, wiesz, ćwiczyć, tak, od rana, nie? Albo na przykład jestem wkurzony na siebie, że po raz kolejny zareagowałem w taki sposób agresywny wobec mojego współmałżonka, wobec mojego przyjaciela, przez co nasza relacja się sypie i ja nagle biorę swoje ręce, na przykład idę na terapię i chcę popracować nad tą złością, tak? Mówię, jestem złościoholikiem być może. Złościoholizm, no. Ciekawa Fajne. Sprawa, no. I reaguję w taki nieadekwatny sposób. I co? Z tej złości podejmuję decyzję. I dlatego złość się, ale rób to konstruktywnie. Mordeczko droga. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, bo to cię zeżre. Czekam na twoje...